Cześć, tu Magda z Nasze Podróże Edu.pl. Na wstępie bardzo chciałam Wam podziękować za nowe subskrypcje naszego kanału. Oczywiście prosimy o więcej. A chciałabym Was zaprosić na kontynuację naszej wycieczki do Świnoujścia. W tym odcinku vloga przejdziemy się plażą, zobaczymy stawę młyny, przejdziemy się do fortów zachodniego i fortu Anioła i pójdziemy na marinę. Zostańcie z nami. Stawa Młyny to bardzo rozpoznawalny znak Świnoujścia, który jest również elementem oficjalnego logotypu miasta. A mianowicie Stawa Młyny to stawa w kształcie wiatraka, która leży na końcu falochronu zachodniego w Świnoujściu przy ujściu Świny do Morza Bałtyckiego. Pierwsza wersja Stawy Młyny powstała pod koniec XIX wieku, a dokładnie w 1877 roku. Miała ona na celu ułatwienie wejścia do portu coraz większym jednostkom. Była ona wielokrotnie przez lata przebudowywana i ostatecznie przybrała kształt białego, wysokiego na 10 metrów walca, który zakończony jest spiczastym czarnym dachem z charakterystycznymi czterema skrzydełkami. Powoli zbliżamy się do pierwszego z dwóch fortów, do fortu zachodniego. Nam niestety nie starczyło czasu na zwiedzanie każdego z tych fortów, jednak Was gorąco zapraszamy, bo to kawał historii. Do dziś zachowały się trzy z czterech wybudowanych w XIX wieku fortów. Fort wschodni, zwany Fortem Gerharda, znajdujący się w pobliżu Latarni Morskiej, oraz fort zachodni, Fort Anioła i zachodni fort nadmorski artyleryjski. Wszystkie obecnie mają gospodarze, ale udostępnione są do zwiedzania za drobną opłatą dla turystów. Co ciekawe, to ze Świnoujścia w sierpniu 1939 roku wypłynął do Gdańska pancernik Schleswig-Holstein z kompanią szturmową marynarzy na swoim pokładzie. We'll be right back.
Dziękujemy, że byliście z nami. Oczywiście zapraszamy Was na kolejne vlogi. A już niedługo pojawią się vlogi z Chorwacji, na które Was gorąco zapraszamy. Cześć!